Dzień dobry. Sezon urlopowy możemy uznać za otwarty, prawda? Na szczęście możecie nas oglądać z każdego miejsca na świecie. Dzisiaj pod lupę weźmiemy autoklawy, a nieocenionym wsparciem będzie nasz gość Piotr Tołwiński. Witam. Rynek posiada szeroką ofertę autoklawów, a my zaprezentujemy Państwu nowość na polskim rynku. Autoklaw TH10 firmy Tutnauer. Cześć Piotr. Witam. Cześć. Słuchaj, bardzo się cieszę, że zdecydowałeś się z nami spotkać. Przyjechałeś tutaj z fantastyczną maszyną. Tak, tak. To jest nowy autoklaw firmy Tutnauer. Bardzo zaawansowane urządzenie, które myślę, że warto wziąć pod uwagę, szukając autoklawu. Słuchaj, i on jest podłączony i tak cichutko sobie pracuje, w ogóle go nie słychać. Powiedz, czym należy kierować się przy wyborze autoklawu? Tak, wiesz, zacznijmy od samego początku. Myślę, że najważniejszą kwestią jest wybór wielkości i klasy autoklawu. Klasa, istnieją trzy klasy autoklawu, B, S i N. B, ta najbardziej zaawansowana i myślę, że w tej chwili 95, jeżeli nie 98% autoklawów sprzedawanych na rynku, to są w klasie B. Jest to najbardziej taka praktyczna, czy klasa, która pozwala na sterylizowanie wszelkich rodzajów wsadów. Czyli jest uniwersalna. Tak, najbardziej uniwersalna i taka, no bym powiedział, najbardziej skuteczna. Słuchaj, ty... Przepraszam, nie dokończyłem myśli. Wielkość autoklawu to również jest bardzo ważna kwestia, szukając autoklawu. No tak, nie każdy ma wiele miejsca w gabinecie i rzeczywiście kompaktowość to jest taka, bym powiedziała, cecha, którą autoklaw powinien posiadać. Tak, jakby wymiary zewnętrzne to oczywiście jedno i ta kompaktowa wielkość. Druga rzecz, być może nawet istotniejsza, to wielkość komory. Ten autoklaw TH firmy Tutnauer ma taką, wydaje nam się, że optymalną wielkość komory, a mianowicie komora mieści 23 litry. Możemy zajrzeć do komory? Oczywiście, że tak. Tylko proszę uważać, bo autoklaw działa i jest ciepły. O, dobrze. Tak, dobrze, gorący, dobrze, więc żeby się nie oparzyć, myślę, że się to da otworzyć. Śmiało można szeroko drzwi otworzyć. Okay, dobra, tak, żeby to. Otwarte, zapraszamy. Tak. No, autoklaw dzięki swojej wielkości tych 23 litrów mieści 5 tac sterylizacyjnych. A co jest istotne, te tace są bardzo długie, bo komora ma głębokość 46 cm. Pokażemy później, tak? Tak. Wyjmiemy te tacki. A to pozwala na sterylizowanie raz, że większej ilości narzędzi, a dwa, narzędzi długich. Kontynuując temat wielkości komory, to też odpowiedni dobór wielkości komory jest związany z ilością energii potrzebnej do nagrzania tej komory, do pracy urządzeń, pompy i tak dalej. Więc jakby tu jest kwestia jakichś ewentualnych kosztów operacyjnych i tak dalej. Wielkość komory to też ilość pary, którą trzeba tam wtłoczyć, a to z kolei jest zależne od ilości wody, którą trzeba do tego autoklawu dostarczyć. Mała komora, duża ilość tacek daje nam taką, powiedziałabym, oszczędność, tak? Na etapie wszystkich narzędzi. Tak, dzięki swojej konstrukcji autoklaw. Ten autoklaw jest autoklawem bardzo przyjaznym środowisku. Te koszty operacyjne w przypadku tego autoklawu są naprawdę niewielkie. Zużywa bardzo małej ilości wody na cykl. Cykle są krótkie, to też daje nam oszczędność energii, co jest ważne. Jeszcze jedna cecha ważna, to ta optymalna wielkość komory, ale też to, że można włączyć autoklaw, czy zaprogramować autoklaw na włączenie go w godzinach nocnych, późniejszych, gdzie te koszty energii są niższe. Są niższe. Słuchaj, TH10 to sterylizacja tylko za jednym przyciśnięciem. Tak. To prawda, autoklaw ma zdefiniowane cykle,
które w zupełności wystarczają dla użytkownika, tak powiedzmy normalnego użytkownika, nie wymaga ich zmiany tych parametrów, więc mamy cykle sterylizacyjne 4, 2 w wysokiej temperaturze, 134 stopnie Celsjusza dla narzędzi opakowanych lub nieopakowanych, 2 w temperaturze 121. Czyli w prosty sposób wybieram sobie przycisk, który mnie interesuje, cykl, który chcę wdrożyć i już nic nie muszę więcej robić. Nawet mniej bym powiedział, po prostu naciskamy na cykl, który chcemy uruchomić, zamykamy drzwi i to tyle. I wychodzimy. Wychodzimy tak. Do pacjenta. Oczywiście autokaw musi być jedynym warunkiem, napełniony zbiornik z wodą. To wszystko. I to jest to za jednym naciśnięciem sterylizacja. No właśnie, Piotr, ale wiesz, co do zasady jesteśmy wszyscy dość sceptyczni w kwestii pełnej automatyzacji. Czy mamy się czego obawiać? Automatyzacja jako taka no, nie jest zła. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo autoklawu i tą taką samodzielność, tak, że włączamy jednym przyciśnięciem i zapominamy o tym autoklawie. To jest atut, tak. Może rodzić pewną obawę, że nie kontrolujemy, ale proszę mi uwierzyć, ten autoklaw, ale też inne autoklawy, które są sprzedawane na rynku polskim, muszą posiadać certyfikaty gwarantujące bezpieczną pracę. Także tutaj nie mamy się czego obawiać. A to, że jest coraz bardziej urządzenia są zautomatyzowane, mi się wydaje, że to dobrze. Wtedy więcej mamy czasu czy dla siebie, czy dla pacjenta w przypadku lekarzy. Słuchaj, w dzisiejszych czasach zwracamy szczególną uwagę na koszty operacyjne. No umówmy się, tak? Jak wygląda to w przypadku tego autoklawu? Jakie są koszty? Tak, jak przed chwilą powiedziałem, to autoklaw, który był projektowany pod kątem minimalnego zużycia i energii, i wody. Około 200 ml na cykl wody jest zużywane. No to jest bardzo mało. Tak, to jest bardzo dobry wynik. Jeżeli chodzi o zużycie energii, tej energii też naprawdę niewiele zużywa. Biorąc pod uwagę na przykład to, że cykl dla narzędzi nieopakowanych trwa tylko 25 minut, dla narzędzi opakowanych 35 minut. Ach, to rzeczywiście. Więc tak, ta krótka praca powoduje to, że tej energii autoklaw nie potrzebuje zbyt wiele. Piotr, czy TH10 jest autoklawem przyjaznym środowisku? Tak, oczywiście, że tak. Tak jak zaznaczyłem, niskie zużycie energii, niskie zużycie wody, optymalna wielkość komory, możliwość ustawienia czy zaprogramowania autoklawu, żeby włączył się w godzinach nocnych, kiedy te koszty energii są niższe. Mhm. To wszystko powoduje, że to autoklaw, o którym możemy powiedzieć, że jest przyjazny środowisku. Słuchaj, a w jaki sposób monitorujemy przebieg cyklu? Autoklaw posiada jakby trzy możliwości monitorowania przebiegu cykli, czy archiwizacji przebiegu tych cykli, co jest wymagane przez sanepid. Pierwsza posiada pamięć wewnętrzną, która może zapisać do 1000 cykli. Później nadpisuje każde kolejne cykle, kasując te najstarsze, ale oczywiście możemy sobie po określonej liczbie cykli przyjąć, że powiedzmy raz w tygodniu przenosimy ten przebieg cykli z pamięci urządzenia do komputera i tam archiwizujemy. Druga możliwość to jest możliwość podłączenia zwykłej, znaczy drukarki, która będzie nam drukować przebieg cykli, lub podłączenie drukarki etykiet, czyli z kodem kreskowym i odczytywaniu wszystkich danych. Tak, i problem z głowy. Tak. I archiwizowanie. Zarchiwizowane. Tak, no, to są jakby najprostsze i najlepsze rozwiązania. Jakie są jeszcze dodatkowe atuty tego autoklawu? No bo rzeczywiście ma bardzo dużo fajnych, ciekawych funkcji. Jest szybki, jest bezpieczny, jest ekologiczny. Co jeszcze? Dla wnikliwych. Dodałbym, dla mnie jest to dosyć istotną osobiście cechą, wygląd tego autoklawu. Proszę, zwróćcie Państwo uwagę, jak ładnie jest zaprojektowany. Jest malutki. Tak, jest autoklawem kompaktowym, jest autoklawem zjadny. Małym. Mieści się oczywiście na
klasycznym, standardowym blacie 60-centymetrowym, ale jest bardzo elegancko zaprojektowany. Tak, tutaj trzeba zwrócić uwagę, proszę Państwa, że estetyka tego autoklawu rzeczywiście jest na najwyższym poziomie. Tak, więc nie musi być koniecznie w sterylizatorni stać, może stać w każdym gabinecie. Tym bardziej, że, co jest też istotne, jest autoklawem bardzo cichym. To wielu stomatologów zwraca na to uwagę. Niektóre autoklawy są dosyć głośne. Ten jest naprawdę cichym autoklawem i to też jest ważną rzeczą, którą warto wziąć pod uwagę. A jeżeli chodzi o techniczne rzeczy, mamy tutaj to, co odróżnia nasze autoklawy od innych autoklawów, jeszcze dwa dodatkowe programy, które chyba, przynajmniej na mój stan wiedzy, nie występują w żadnym innym autoklawie. Jeden program jest to program przeciwwirusowy, a mianowicie firma Tutnauer zauważyła, że kiedy pandemia była na samym szczycie, w przebiegu cyklu sterylizacyjnego, na początku cyklu, autoklaw usuwa powietrze na zewnątrz z komory. No. Na tym polega jakby między innymi ta klasa B, że żeby móc wtłoczyć parę, trzeba wyciągnąć z komory powietrze. Wyciągając te powietrze, wyciągano, powiedzmy, jeżeli były to narzędzia, którym zainfekowany COVID-em pacjent był leczony, to te powietrze zostawało w środowisku, tak, no, nie wiem, czy w pomieszczeniu, gdzie stał autoklaw, i narażało personel na zachorowanie. Nie wiem, czy udowodniono, powiem szczerze, taką drogę infekcji, ale wydaje się ona być bardzo prawdopodobna. I Tutnauer zastanawiał się, firma Tutnauer, inżynierowie z firmy Tutnauer, co można z tym zrobić. I opracowano taki system, gdzie te powietrze, zanim zostanie w tej pierwszej fazie cyklu usunięte z komory, ono jest ogrzewane do temperatury chyba 134 stopni Celsjusza, przez chwilę utrzymywane i dopiero wtedy wypychane na zewnątrz, kiedy wiadomo, że wirusy już zostały tak unieszkodliwione. To jest jeden program. Drugi też ciekawy program to jest program do czyszczenia komory. Zresztą firma Tutnauer wyposaża użytkownika przy zakupie autoklawu w taką próbkę z środkiem do czyszczenia komory i to jest specjalny środek do czyszczenia autoklawów klasy B. Tu mam problem, tak, żeby... Damska ręka byłaby lepsza, ale... Więc mamy do dyspozycji takie tabletki, gdzie wyciągamy taką tabletkę, wyjmujemy oczywiście najpierw z komory tacę i stelaż, wrzucamy taką tabletkę do komory, zamykamy drzwi, wciskamy przycisk. I mamy pięknie wyczyszczone. Tak. I mamy wyczyszczone tak, komorę i cały system ten wodny, nazwijmy to, autoklawu. No, Piotrze, muszę przyznać, że bardzo sprytnie jest pomyślane to urządzenie, przemyślane i zdaje się, że firma Tutnauer ma w tym ogromne doświadczenie, prawda? No tak, tak, oczywiście Tutnauer to chyba najstarszy producent autoklawów. Od 90 lat produkują tylko i wyłącznie urządzenia do sterylizacji. To są nie tylko małe autoklawy, ale ogromne, tak, przeznaczone do szpitali, klinik, wielkości samochodu, więc to są tak ogromne urządzenia, ale oczywiście mają całą linię autoklawów medycznych. Są obecni w 140 krajach świata, więc jakby to dowodzi, to jest firma, która wie, co robi. Tak. Być może w Polsce nie jest tak bardzo znaną firmą jak inne europejskie, bo pochodzi firma z Izraela, ale to są fachowcy na pewno na wysokim poziomie. Tak. Piotrze, a powiedz mi, jaką gwarancję przewiduje producent dla tego sprzętu? No tutaj też producent ma się czym pochwalić, wiedząc, że produkuje urządzenia dobre, niezawodne, udziela 3-letniej gwarancji, co nie jest typowe w przypadku tych urządzeń, więc gwarancja jest również bardzo długa i to myślę, że tak. Tak, bezpieczne.
Piotrze, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Chciałabym, żebyśmy przeszli teraz do przetestowania i pokazania funkcji od tego dobrze, portalu, oczywiście. Możemy. Dobrze. Tak, tak. Tutaj mała ciekawostka, drzwi zazwyczaj otwierają się pod kątem 90 stopni. Tutaj drzwi uchylają się szerzej, co ułatwia bardzo wyciąganie tacy. Tam rzeczywiście taca długa, pomieści nawet najbardziej skomplikowane długie urządzenia. Tak, jak już mówiłem, tace są bardzo długie, dzięki czemu możemy sterylizować długie przedmioty. I to, no i mieści 5 tac sterylizacyjnych. Co jest ważne, oczywiście możemy również wkładać kasety sterylizacyjne, tyle że musimy wyjąć. Tak, wyjąć tacę, żeby móc odwrócić stojak. Tak jest. To jest pozycja do tacek, pozycja do kaset. I autoklaw mieści dzięki też tej swojej głębokości 3 pełne kasety sterylizacyjne. Tutaj na każdej półce taka kaseta mogła być i 3 połowiczne, więc to jest ta duża, dzięki dużej pojemności tych 23 litrów możemy naprawdę dużo sterylizować. Obsługa jest bardzo prosta, to jest załadowanie autoklawu, zamknięcie autoklawu i wciśnięcie jakiegokolwiek wybranego programu, opakowane, nieopakowane, zresztą one są oznaczone, ładnie oznaczone pięknie, graficznie. Mhm. Nie uruchomię teraz autoklawu, ponieważ nie ma ten autoklaw wody nalanej w tej chwili, ale to jest cała obsługa autoklawu. Oczywiście komunikaty o braku wody, tak. Komunikat o napełnieniu zbiornika z brudną wodą. Bądź niedomknięciu drzwiczek. Tak, tutaj widać wyraźnie, jak otworzymy drzwiczki, od razu się komunikat się otwiera. Tak, zmienia. Czyli Piotrze, kurczę, rzeczywiście jest to no niebywale proste urządzenie. Jeszcze jedną ważną cechą, o której być może warto wspomnieć, jest łatwy dostęp do zbiorników z czystą wodą i brudną wodą. Jest to ważne szczególnie w sytuacji, kiedy przez dłuższy okres nie pracujemy, czy autoklaw nie pracuje. Zauważyliśmy szczególnie teraz podczas przerwy tej związanej z pandemią, gdzie wiele gabinetów stało długo zamkniętych, woda w zbiornikach bardzo zakwitła. Oczywiście zasilamy autoklawy wodą destylowaną, ale mimo wszystko, tak, ona przez ten dłuższy czas. W związku z tym uwaga tutaj do użytkowników jakichkolwiek oczywiście autoklawów. Usuwajcie wodę, jeżeli autoklaw stojąca ma... Stojąca woda tak, długo nie służy sprzętom. Absolutnie tak. Nie, więc to jest ważne. I w związku z tym ważny jest dostęp do tych zbiorników, żeby je co jakiś czas osuszyć i oczyścić. Drodzy Państwo, w razie pytań zachęcamy do kontaktu z Piotrem Tołwińskim, który zawsze służy Państwu merytorycznym wsparciem. Jeśli jesteście Państwo na etapie wyboru bądź zmiany urządzenia do sterylizacji, być może autoklaw TH10 jest dla Was najlepszym rozwiązaniem. A ja, drodzy Państwo, powiem jeszcze tylko tyle, że producent przepiękne hasło reklamowe tutaj przygotował dla tego sprzętu. Jestem kompaktowy i stylowy. W każdym miejscu będę dobrze wyglądał i sobie i Państwu życzę, żebyśmy się czuli tak jak ten autoklaw w Waszych gabinetach. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Piotr, bardzo. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie i za prezentację. To ja dziękuję.